5 na 5, czyli bardzo, bardzo subiektywne podsumowanie weekendu oczami Vroom TV. Wygrani kontra przegrani, szczęśliwcy kontra pechowcy. Bartosz Musiał. Zaczynamy tradycyjnie od przegranych. Na miejscu 5 Chas Davis. Walijski motocyklista podczas niedzielnego drugiego wyścigu World Superbike jechał na świetnym trzecim miejscu, ale problemy techniczne jego Ducati nie dały mu dojechać do mety, przez co spadł na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. A propos czwartej pozycji, u nas na tym miejscu Ken Block. Amerykański kierowca podczas rajdu klasyków Otago w Nowej Zelandii nie miał szczęścia. Kalifornijczyk spóźnił się o 2 minuty na start 29-kilometrowego odcinka Nontorn. Jego Fiesta klasy Open zaparkowała na 5 kilometrze OS-u, awarii uległ czujnik i spadła moc, a Ken dojechał na odległej pozycji. Miejsce trzecie tego tygodniowego 5 na 5 to Martin Truex Jr. Kierowca NASCAR podczas zawodów w Kansas był na prowadzeniu przez połowę wyścigu, 95 okrążeń. Zwycięzcą jest jednak ten, kto prowadzi na końcu, a Martin dał się wyprzedzić 8 kierowcom. Wygrał Jamie Johnson, który prowadził tylko przez 10 okrążeń, 10 ostatnich okrążeń. Na miejscu drugim Kimi Raikkonen. Finn przyznał, że stracił szansę na lepszy wynik w wyścigu przez błąd w kwalifikacjach. Koc ogrzewający opony, które szykowane były na Q3, zepsuł się i spalił je. To sprawiło, że w ostatniej części kwalifikacji Kimi jechał na zużytych oponach. A na miejscu pierwszym największych przegranych wszyscy ci, którzy nie udali się do Załuża na otwarcie sezonu górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Fantastyczna, zmienna pogoda, genialna trasa i niesamowita rywalizacja o ułamki sekund. Kto nie był na miejscu, ten trąba. Miejsce piąte: Zbigniew Staniszewski i Sebastian Krzanowski. Ci dwaj kierowcy wygrali lewickie Rally Sprint, czyli mazurską okręgówkę. Słynny Stanik zgarnął klasyfikację generalną, jednak jechał w klasie gość. Natomiast Sebastian wraz z Adamem Biniędą wygrali pierwszą rundę Shooter Cup. Miejsce czwarte: Krzysztof Borowiecki i Mateusz Martynek. Soltrado Premium Rajd z Palski to pierwszy rajd w ramach rajdowych samochodowych Mistrzostw Okręgu Łódzkiego. Wprawdzie jeszcze mało cieszący się popularnością, o czym świadczy niska frekwencja na liście zgłoszeń, ale mamy nadzieję, że na kolejnych dwóch eliminacjach zobaczymy większą liczbę zawodników. Tak czy inaczej, rajd wygrał Krzysztof Borowiecki i Mateusz Martynek w Hondzie Civic Type R przed kolejnym Type R-em załogi Michał Kwieciński i Sebastian Dwornik. Miejsce trzecie: Nico Rosberg. Pomału zbliża się w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1 do Lewisa Hamiltona i na pewno pomogła mu w tym wygrana w Grand Prix Hiszpanii. Wywalczył nie tylko pole position, ale prowadził w wyścigu od startu do mety. Tym samym odniósł 9. zwycięstwo w karierze, a pierwszy na tym torze. Miejsce drugie: Maciej Drescher i Stephanie Cox. Mimo egzaminów maturalnych Maćka, z powodu których kierowca musiał opuścić kwalifikacje, polsko-holenderski duet zdobył podium w rundzie BMW M235i Racing Cup i to na drugim miejscu. Gratulujemy i mamy nadzieję, że równie spektakularny wynik Maciek uzyska na maturze. Miejsce pierwsze: Kuba Giermaziak. Faworyt Porsche Mobil One Super Cup kwalifikacji nie mógł zaliczyć do udanych, ponieważ start z 9 pola na pewno był dużo poniżej oczekiwań zespołu. Ale zwycięzcy są na mecie, dlatego Kuba od początku zaczął atakować i finalnie ukończył wyścig na drugiej pozycji. Dodał, że dzięki miejscu na podium świetnie rozpoczął ten sezon. Z niecierpliwością czeka na kolejny start w Monako i my również.